Kulisy manipulacji. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Piotr Lisiewicz, tym razem z Rymanowa na Podkarpaciu. Status niebroniony. To jest to, co mogłoby najlepszego spotkać ukraińskie miasta według niemieckich intelektualistów. Niemieccy intelektualiści apelowali, żeby Ukraina przestała się bronić, żeby Zachód przestał dostarczać Ukrainie broń. Niemieckie media w Polsce tak daleko nie idą. Wiedzą, że to wśród Polaków by się nie sprzedało, ale media sprzyjające Niemcom i media, w których prym wiodą postkomunistyczni wojskowi, sprzedają tą taktykę w innej wersji. No cóż, bardzo byśmy chcieli, żeby Ukraina wygrała tę wojnę. Bardzo fajny był ten entuzjazm, jaki mieliście dotychczas. No ale niestety Ukraina przegrywa. Rosja jest zdecydowanie silniejsza. Otwórzmy oczy, patrzmy na świat realistycznie. Taki jest przekaz Władimira Putina i także Niemiec dla Polaków. I o tym sprytnym przekazie, który trafia do wielu spośród tych, którzy naprawdę kibicują Ukrainie, porozmawiamy w dzisiejszym programie. A Państwa i naszym gościem jest Paweł Piekarczyk. Witamy Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu, witam Was. No nie taki wieczór, jak widać w Rymanowie, dzień w pełni. No, ale takie cuda, szanowni państwo, o tej porze to tylko w Rymanowie. A w końcu odsłaniamy kulisy manipulacji, więc, więc prawdziwa manipulacja byłaby wtedy, gdyby Lisiewicz pokazał się na rowerze, ale to już inna rzecz. A ma taką szansę. Za chwilkę mogę się wybrać. Może, nie robi. Za chwilkę mogę wybrać się na rowerze nawet do Jaślisk po tutejszych serpentynach, co zrobiłem i jest przedmiotem podziwu wielu. A przedmiotem podziwu niemieckich intelektualistów jest wspaniała koncepcja, żeby ukraińskie miasta przyjęły ten wspaniały status niebroniony, który je uchroni przed wieloma nieszczęściami. Poprosimy o planszę. Piszą niemieccy intelektualiści tak. Zachęcamy Kijów do zakończenia oporu militarnego. Rozpętana obecnie wojna gospodarcza zagraża zaopatrzeniu w Rosji i w wielu biednych krajach. Dostawy broni i wsparcia wojskowego ze strony NATO przedłużają wojnę i sprawiają, że rozwiązanie dyplomatyczne jest odległe. Kolejną sugestią dla władz Ukrainy jest przyznanie, uwaga, Kijowowi, Odessie, Charkowowi, tak zwanego statusu miast niebronionych. Dzięki zapisom genewskiej uchroniłoby to najważniejsze ośrodki miejskie od zniszczeń wojennych. Uchroniłoby jak cholera na pewno ludność, w szczególności gdyby rosyjska armia tam weszła. No i teraz jak to wygląda w mediach tych wspierających totalną opozycję w Polsce, na wirtualnej Polsce. Ekspert, obiektywny, prawdziwy ekspert, generał Leon Komornicki o tym, kto wygrywa wojnę. Panie generale, kto wygrywa wojnę w Ukrainie w tej chwili? Wygrywa oczywiście Rosja. To trzeba to widzieć w tej przestrzeni, bo zdobyła póki co 20% terytorium Ukrainy. I tego nie można nie zauważyć, chociaż nie zrealizowała jak do tej pory głównych zasadniczych celów politycznych w tej fazie wojny, która rozpoczęła się w 2014 roku. 20% terytorium to teraz, to przeliczając na nasze terytorium, to jest praktycznie rzecz biorąc za wyjątkiem województwa podkarpackiego opanowała Rosja terytorium, obszar naszej prawie że wschodniej ściany Rzeczpospolitej. No w tych przelicznikach to tutaj daleko poszedł generał Komornicki, bo ściana wschodnia bez Podkarpacia i od 2014 roku, bo jemu chodzi, że od 2014 roku, no bo faktycznie tak można liczyć tę wojnę, to 20% Rosja opanowała. No ale te liczby mają być bardzo sugestywne. Nie ma tylko o tym, kim jest ten sympatyczny pan generał, taki widać doświadczony człowiek, a skąd te doświadczenia? Poprosimy o planszę.
Generał Leon Komornicki ukończył Akademię Wojsk Pancernych imienia marszałka Rodiona Malinowskiego w Moskwie, lata 74-77. W latach 81-84 był z kolei słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. No a po transformacji dużo by opowiadać, ale między innymi członek gospodarczego gabinetu Business Center Club, w ogóle jeden z założycieli tegoż Business Center Club, kwintesencja tego, czym transformacja była. No kochany, ty się dziwisz, ale jak on jest po takich moskiewskich szkołach, to on musi być i klub, i biznes, no bo to taka elita, to inaczej nie mogła skończyć. Ja mogę tylko powiedzieć, że to dobrze, że tam się pojawia ta litera B z kropką, były zastępca, bo to dobrze wróży no, naszemu bezpieczeństwu, bo w razie jakiejś konfrontacji, no to jak ten człowiek już jest poza wojskiem, no to mamy szansę się rzeczywiście bronić. Przypomnijmy, pan wicepremier Mariusz Błaszczak mówił w rozmowie z Gazetą Polską, że była ta strategia obrony właśnie w czasach tego jegomościa wyszkolonego przez ruskich, że Polska się broni na Wiśle. A ta ściana wschodnia, taka jak on to nazwał, no to już jest, jakby to napisali niemieccy intelektualiści, strefa niebroniona, która uznana byłaby za całkowicie bezpieczną, bo tam Ruscy by w gościnę przyszli. A jak to miło jest być w ruskiej gościnie, no to pan generał Komornicki doskonale wie, bo on tam gościł przez wiele lat i chyba mu się podobało, bo wrócił drugi raz, no. Ja myślę, że to jest tak, że po pierwsze to stanowisko niemieckich intelektualistów jest kiepsko się tłumaczy z bardzo wielu powodów, ale ono również oprócz wszystkiego jest głupie, dlatego że nawet jeżeli ktoś przyzna, taki status miast niebronionych Charkowowi czy Kijowowi, to trzeba pamiętać, że jeszcze żyje no, kilkadziesiąt milionów Ukraińców, którzy takiej woli nie mają. I tak jak, no jest taka jedna z moich ulubionych książek wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, ja ją nawet tutaj mam, proszę zobaczyć tytuł. Po prostu będziemy się bić o przygotowaniach do wojny pomiędzy kwietniem i sierpniem 1939 roku. Ludzie tak uważali. Wiedzieli, że wojna może być. Ludzie wiedzieli, że Niemcy są pewnie silniejsi niż Polska. I na to pytanie, co będzie, odpowiadali, po prostu będziemy się bić. To jest najczęściej powtarzane zdanie, które z tej jakby z treści tej książki i z nastrojów ówczesnych w Polsce wynika. I wydaje mi się, że dokładnie to samo jest na Ukrainie. Poza tym jakby to jest tak, że być może pan generał nie jest przywiązany do niepodległości Polski. Być może pan generał uważa, że jako zdrajca i zaprzaniec, który dla tamtej strony coś robi, on i jego najbliższa rodzina, a może też jego znajomych, których on zarekomenduje, nie odniesie szczególnych szkód. Natomiast wszyscy inni odniosą. To, co on mówi, jest po prostu tak obrzydliwe. I to jakby tu widać wyraźnie, że utrzymanie tym ludziom stopni generalskich Wojska Polskiego jest tak potwornie szkodliwe. Gdyby on był zapisany jako zdegradowany generał, to w ogóle by to było zupełnie co innego. A on jest jako były zastępca, były dowódca, czy były coś tam. To jest niedopuszczalne, żeby ludzie o takiej mentalności byli oficerami Wojska Polskiego. Ale słuchajcie, ale tu jest jeszcze jakby poza wszystkim, no to każdy, kto czyta analizy brytyjskie, Ministerstwo Obrony brytyjskie publikuje takie codzienne analizy, swoje raporty na podstawie danych wywiadowczych. Jest też Instytut Studiów nad Wojną amerykański, który też bardzo dokładnie pokazuje mapy. Więc jakby patrzeć na ostatnie powiedzmy 4 tygodnie tej rosyjskiej ofensywy, no, skierowanej już tutaj, ich głównym punktem był ten Siewierodonieck, to oni przez 4 tygodnie zdobywali
gruncie rzeczy naprawdę średniej wielkości miasto, bronione wówczas przez Ukraińców przy pomocy starego sowieckiego sprzętu. Czyli tak naprawdę Ruscy walczyli ruskim sprzętem ze starym ruskim sprzętem. I potrzebowali, uwaga, 4 tygodni, żeby ten Siewierodonieck zdobyć. Znaczy, naprawdę, znaczy to, co ten człowiek opowiada, no to widać, że on jest pełen jakiejś do chyba takiej podległości, poczucia podległości wobec w ogóle armii sowieckiej, teraz rosyjskiej. I jakby w ogóle fakty chyba nie interesują, no, nie interesują żadne analizy, tylko to jest taka no, wprost propaganda rosyjska. No do tego chyba, ja mam wrażenie, że to jest tak, że ci brani właśnie z Polski, też pewno z innych państw bloku wschodniego wojskowi do ruskich i tam uczeni, to oni byli przede wszystkim uczeni podległości. Znaczy nic innego ich tam nie uczyli, bo w zasadzie po co, no. Oni i tak mieli służyć za mięso armatnie, to tam dużo umiejętności nie trzeba. Chodziło o to, żeby po prostu ruki paszwami cześć i wykonywał rozkazy i prowadził innych na rzecz. Tutaj jest kilka takich rzeczy. Po pierwsze, pan obywatel generał zapomniał o pewnym ważnym komponencie zwycięstwa. To w Marszu Żoliborza powstańcy śpiewali, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a serca nasze twardsze są od stali ich najcięższych dział. Bez hełmu nasza skroń, lecz pęknie pocisk koń, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. Ja dokładnie to w tej chwili widzę, w Ukraińcach. Jakby na to nie patrzeć, Ukraińcy udowodnili, że są wolnym, zachodnim, europejskim, w takim normalnym znaczeniu słowa europejskim narodem, który będzie się bronił i który nie przyjmie jarzma. Co więcej, nawet ci, zwracam uwagę, że to, co się dzieje tam na wschodzie Ukrainy, dzieje się w rosyjskojęzycznej części Ukrainy. Również Wirtualna Polska i materiał bardzo szczególny. Oto Litwa gnębi drugiego swojego sąsiada. Takie niedobre, niby małe państwo, a strasznie agresywne. Jednego sąsiada, bardzo dużego, zaatakowało, czyli Rosję. No drugiego, też dużo większego, czyli Białoruś, no to już zupełnie, co za bezczelność ze strony tego małego państwa. Tytuł wygląda tak, jak państwo widzą. Blokada tranzytu do Kaliningradu to mało, Litwa zabiera się za drugiego sąsiada. Litewskie koleje LTG odrzuciły prośbę strony białoruskiej, aby wznowić połączenia pasażerskie z Mińska do Wilna, które uprzednio zawieszono z powodu epidemii COVID-19. Litewski przewoźnik towarowy testuje tranzyt towarów do Ukrainy trasą przez Polskę, czyli omijając Białoruś. Tymczasem białoruskie koleje odnotowują gigantyczne straty finansowe. Dalej tam w tym tekście pod koniec, oczywiście mamy informację, że lepiej, żeby Ukraina wygrała, że to nie tak, że białoruscy opozycjoniści to popierają. Niemniej początek tekstu, a pewnie 90% czytelników Wirtualnej Polski zobaczy tylko początek tekstu, wygląda właśnie tak. No aż się teraz boimy odezwać. Tak, po pierwsze, nie ma blokady Kaliningradu, czy tam królewca zwanego Kaliningradu. Nie, ale w rosyjskich mediach jest. Nie, tylko jest realizacja unijnego, wprowadzonego przez Unię Europejską embarga na przewóz, na przewóz stali i tych materiałów budowlanych. I to wyłącznie o to, chodzi. W Królewcu mają co jeść, w Królewcu mają, myślę, że również co pić, co jest dla nich może nawet ważniejsze niż jedzenie. I nawet wolno zdaje się tam przewozić paliwo.
W związku z tym nie ma tutaj większego... Nie Pawle, ma tutaj przepraszam, większego... ja ci wejdę w słowo, powiedzmy więcej. Nawet mają tą stal i materiały budowlane, bo statkami mogą sobie tak, elegancko do Petersburga płynąć i z Petersburga z powrotem i mogą sobie tam to wszystko wozić. Więc żadnej blokady nie ma, nikt nie zagraża bezpieczeństwu takiemu bytowemu, zdrowotnemu, żywnościowemu mieszkańców obwodu królewieckiego. Mało tego, blokada Kaliningradu to jest określenie wymyślone przez media rosyjskie. To media rosyjskie mówią o blokadzie i powiem tak, i to niech będzie takim ostatnim podsumowaniem tego materiału. Moim zdaniem, i idę o zakład, że ten tytuł bez żadnych korekt, tylko odpowiednio przetłumaczony, mógłby być tytułem w każdym medium Federacji Rosyjskiej dziś. On jest po prostu tak zgodny z rosyjską propagandą, że w ogóle jeden do jednego przechodzi. W ogóle bez mrugnięcia okiem wszyscy by przepuścili, nawet pewno by byli zadowoleni, że taki dobry tytuł. Przeskakujemy z wirtualnej Polski na Onet i to jest cytat, który już kiedyś komentowaliśmy w kulisach manipulacji, ale on jest tu wstępem do czegoś ważnego. Marcin wyrwał z Onetu, korespondent na Ukrainie, napisał coś takiego. Rosja od zawsze używała kłamstwa, Ukraińcy musieli po prostu dotrzymać im krogu. A że kraj od wieków lat znajdował się pod silnym wpływem Rosji, w sztuce kłamstwa okazali się uczniami, którzy w tej wojnie chwilami nawet przerastają profesorów. Dziennikarz polskiego portalu z niemieckim kapitałem coś takiego napisał. No i teraz dzieje się coś kompletnie niewytłumaczalnego. Oto tygodnik do rzeczy, tak, prawicowy tygodnik do rzeczy, ale taki troszkę mający inną linię w sprawach międzynarodowych niż Gazeta Polska, przeprowadza, uwaga, wywiad z Marcinem Wyrwałem. Tak, z korespondentem Onetu, z Marcinem Wyrwałem, dziennikarzem Onetu, korespondentem wojennym z Donbasu, rozmawia Ryszard Gromadzki. Ryszard Gromadzki pyta, na ile obraz wojny na Ukrainie, który widzimy w mediach, opierający się na stereotypie, według którego rosyjski najazd został skutecznie zatrzymany w efekcie twardego oporu Ukraińców, odpowiada rzeczywistości, którą pan widzi na froncie w Donbasie. Ryszard Gromadzki, nasz sympatyczny kolega z Telewizji Republika, w pewnym momencie przeszedł na takie pozycje trochę antyszczepionkowe. No i dzisiaj w imieniu tygodnika Do Rzeczy przeprowadza kompletnie zaskakujący wywiad z korespondentem Onetu, najbardziej serwującym niemiecką narrację. No cóż, trudno się to komentuje, bo ja myślę, że to jest jakby dosyć taka radykalna kontynuacja tego antykowidowego i antyszczepionkowej narracji, którą tam mogliśmy znaleźć. To się oczywiście dobrze łączy również z pewnego rodzaju takim tradycyjnym, w cudzysłowie oczywiście, widzeniem Kościoła i obecnych czasów jako czasy ostateczne, czasy Antychrysta i tak dalej. Te wszystkie wątki się znakomicie łączą. I bardzo mnie nie dziwi, że do tych dwóch poprzednich, to znaczy do widzenia tych czasów Antychrysta i do antyszczepionkowości doszło, jak powiem, kwestionowanie dorobku Ukraińców na froncie, a tam naprawdę to jest tak, że oni się bronią. To znaczy zwracam uwagę, że nie tylko jakby zdobycze terytorialne Rosji w tym roku są bardzo niewielkie, bo w tych 20%, o których mówił to towarzysz generał, jest i Krym, i kawał Donbasu, i kawał obwodu ługańskiego z samym Donieckiem i Ługańskiem, to jeszcze oni odstąpili od Kijowa, odstąpili od bezpośrednich
bezpośredniej tej ofensywy na Charków. To są ogromne sukcesy wbrew pozorom. Poza tym, Pawle, ja zwracam uwagę na to pytanie, które tu jest. I one, Piotr je przeczytał, ale może warto podkreślić. Obraz wojny na Ukrainie, który widzimy w mediach, opierający się na stereotypie. Jaki jest ten stereotyp, szanowni państwo? Stereotyp jest taki, że Ukraińcy skutecznie się bronią. No więc, przepraszam bardzo, znaczy wystarczy spojrzeć na mapę. To jest tak, gdyby, powiem szczerze, tak pytał rosyjski dziennikarz, no to by nie budziło zdziwienia. Ale jednak od polskiego wymagamy tego, żeby popatrzył na mapę. I tam można sobie też policzyć odległości, wtedy sobie kilometry policzy, zobaczy, co było, gdzie byli, gdzie ich nie ma i tak dalej, i tak dalej. No to jest jednak zadziwiające. I jeżeli szukamy manipulacji, to jest właśnie, szanowni państwo, ta ukryta manipulacja. Już w pytaniu mają państwo sugestie, że jeżeli państwo myślą o tym, że ci Ukraińcy to się w ogóle jakoś skutecznie bronią, to państwo są w błędzie, bo to jest wielka jedna ściema, a Ruscy tam idą po prostu przez tą Ukrainę, wchodzą jak w masło. No takie jest pytanie niestety gromadzkiego. Dlatego warto jeszcze zauważyć, że to wszystko się przelicza na ponad 35 tysięcy ludzi, którzy zginęli, rosyjskich, na ponad 1,5 tysiąca czołgów, na tysiące innych samochodów, na setki samolotów i helikopterów, które Ruscy stracili, i na setki strąconych pocisków, które miały dolecieć na miejsce, a nie doleciały. Warto o tym pamiętać. Oraz krążownik Moskwa, który zajmuje zaszczytny poziom minus 30 gdzieś tam w Morzu Czarnym. Też warto o tym pamiętać. Marcin Wyrwał zostaje po tym, co pisał na początku, wbrew w ogóle większości polskich mediów, staje się gwiazdą, a jak to wygląda w układzie rosyjsko-niemieckim? Ano zawsze tak samo. Zobaczmy planszę. Otóż Marcin Wyrwał będzie na Woodstocku, oczywiście, razem z korespondentem TVN24 w charakterze niewątpliwej gwiazdy. Woodstock zawsze, wbrew normalnej młodzieży, która tam przyjeżdża, żeby się bawić, bo nie dostrzega w ogóle tego politycznego kontekstu, bardzo szybko promuje postawę wspierającą ten niemiecko-rosyjski układ. Na puentę coś na życzenie Pawła Piekarczyka, bo to jest jednak mocne, z drugiej bańki, nie z tej lewicowo-liberalnej, tylko jak chodzi o postawę Konfederacji. Zobaczmy, było głosowanie w Sejmie w sprawie członkostwa w NATO Szwecji i Finlandii. Jak głosiły memy, Kwaśniewski oczywiście był za Finlandią, nawet dwie Finlandie, bardzo chętnie. Natomiast przeciw Finlandii zagłosował Robert Winnicki, wstrzymał się Grzegorz Braun i oto tłumaczenie Roberta Winnickiego. Poprosimy o planszę. W sprawie głosowania nad członkostwem Finlandii w NATO niestety pomyliłem się. Sądziłem, że głosujemy już kolejny punkt o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Finlandia, ta szczególnie dla Rosji drażliwa z racji na całą historię, no nie mogła przejść jednogłośnie. Braun się wstrzymał, Winnicki, no myślał, że to Winnicki się pomylił. To freudowska pomyłka. Jak Ruscy reagują na Finlandię, to się zdążyłem zorientować, jak kiedyś ze strzelcem takim znajomym zorganizowaliśmy międzynarodowy konkurs strzelecki imienia Simo Haiha. To taki słynny snajper, który ponad 500 ruskich w czasie wojny zimowej wziął i zastrzelił. I był protest ambasady z powodu takiego powiatowego konkursu, który był międzynarodowy, bo tam parę osób z zagranicy wzięło w nim udział. Natomiast to jest freudowska pomyłka i trzeba pamiętać, że dla Rosjan nie ma specjalnie wielkiego znaczenia, co się mówi. Tylko ważne jest to, co się robi. Istotne jest to, że takie głosowanie się odbyło i jak kto zagłosował. Natomiast to, co potem o tym mówi, nie ma dla nich większego znaczenia. To widać wyraźnie w tej rosyjskiej polityce. Nie bardzo jest czas, żeby to rozwinąć, ale proszę mi wierzyć, że właśnie tak jest.
postawa Konfederacji w sprawie tej wojny otworzyła bardzo wielu osobom oczy na to, czym ona naprawdę jest. Kibice na stadionach, którzy z Konfederacją sympatyzowali, bardzo wielu chyba to widzi. Paweł Piekarczyk był dzisiaj naszym gościem w Kulisach Manipulacji. Dziękujemy ci, Pawle, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy cię, ale pozdrawiamy również państwa, ale gorąco zachęcamy. Proszę z nami pozostać. Pozostaj z Republiką. Do zobaczenia.